Witam Państwa w Galerii Dziedzictwo, którą właśnie otworzyliśmy w Muzeum POLIN. Galeria Dziedzictwo jest nową stałą ekspozycją w Muzeum POLIN. Stanowi ona pewne uzupełnienie, rozwinięcie wystawy stałej. Współkuratorką tej wystawy wraz ze mną była kuratorka główna wystawy stałej Barbara Kieszenblad-Gimblet. Galeria umiejscowiona jest w osobnej, niewielkiej przestrzeni, za to bardzo reprezentacyjnej. Jest to tak zwana sala pomnikowa, znajdująca się na poziomie lobby, głównego lobby muzeum, z wielkim oknem otwierającym się na pomnik bohaterów getta. Galeria Dziedzictwo poświęcona jest kulturowemu dorobkowi polskich Żydów, zwłaszcza w XIX i XX wieku, czyli w tym najnowszym okresie, kiedy na skutek emancypacji i zdobywania praw Żydzi zaczęli funkcjonować w życiu otaczających społeczeństw. Do pokazania w galerii wybraliśmy 26 postaci, które reprezentują różne obszary działalności i twórczości człowieka, więc między innymi sztukę, film, teatr, literaturę, muzykę, nauki ścisłe, humanistykę, prawo, edukację, politykę, ekonomię. Niektóre z tych dziedzin, z tych obszarów twórczości, działalności były polskim Żydom jakoś bardziej bliskie, czasami z racji wartości wyniesionych z żydowskiej kultury, czasami ze względu na ich sytuację społeczną, ekonomiczną. W niektórych mieli większą możliwość zaistnienia, w niektórych mieli większe utrudnienia czy bariery. Wszyscy nasi bohaterowie są polskimi Żydami, w tym sensie, że urodzili się w Polsce lub na ziemiach polskich, w żydowskich rodzinach. Ich losy życiowe, ich życiowe wybory przybierały jednak bardzo różną formę. Niektórzy z nich zostali w świecie żydowskim. Niektórzy zaangażowali się w tworzenie żydowskiej kultury narodowej. Niektórzy porzucili świat żydowski, niektórzy nawet zmienili wyznanie. Jedni związali się silnie z kulturą polską. Część z nich wyjechała z Polski, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki Południowej, do Izraela. Ta różnorodność ich doświadczeń, ich biografii odbija właśnie złożone żydowskie doświadczenie historyczne w tym okresie, w XIX i XX wieku. Właśnie asymilację, akulturację, tworzenie żydowskiej kultury narodowej, akces do nowych ideologii społecznych i politycznych, emigrację, doświadczenie zagłady. I jest to dla nas szczególnie ważne. Chcemy, aby nasza galeria, pomimo iż opowiada o wybranych 26 postaciach, jednocześnie stanowiła nowe spojrzenie na polsko-żydowską historię w tym najnowszym okresie. I w tym sensie była też uzupełnieniem narracji naszej wystawy stałej. Tą złożoność biografii naszych bohaterów reprezentuje jeden z bardzo ważnych, tutaj widocznych w galerii elementów. Jest to taka grafika, czy bardziej instalacja, jaka znajduje się na ścianie. Jest to symboliczna mapa, taki bardziej diagram. Składają się na niego miejscowości, w których nasi bohaterowie urodzili się, żyli, tworzyli, działali, wreszcie zmarli. Więc mamy tutaj zaznaczone ich ścieżki życiowe. No i ta mapa pokazuje nam właśnie ten bardzo światowy, uniwersalny charakter ich biografii, no i też ich dziedzictwa. Bo ważne jest to, że dziedzictwo tych polskich Żydów było niekiedy istotne dla kultury polskiej, czasami było istotne dla kultury światowej, czasami dla amerykańskiej, a czasami bardziej dla żydowskiej. Ta mapa reprezentuje taką dynamikę, światowość, wielokulturowość biografii naszych bohaterów, ich złożone doświadczenie i jednocześnie pomaga nam też stworzyć w tej galerii taką bardziej krytyczną przestrzeń, bo my tutaj chcemy zadać pewne pytania, zaprosić naszych zwiedzających do takiej pogłębionej refleksji na temat historii, na temat tych doświadczeń polskich Żydów. Nie chcieliśmy, żeby nasza galeria była holem sław, w której znajdą się na ścianie postaci, portrety wybranych bohaterów. Jest dla nas bardzo istotne, że bohaterowie Galerii Dziedzictwo reprezentują innych. Oni reprezentują właśnie różne obszary, dziedziny, reprezentują różnorodność żydowskiego doświadczenia, żydowskich losów. Jednak nie chcielibyśmy, żeby zwiedzający odnieśli wrażenie, że to są postaci jedyne, najważniejsze i wybrane przez nas. Oczywiście są to bardzo wybitne postaci, których osiągnięcia są bez wątpienia ważne i znaczące. Natomiast pamiętamy o tym, że stanowią oni jedynie pewną konstelację. Na ścianie mamy mapę, nazwy miejscowości, mamy nazwiska bohaterów, ścieżki ich życia. Natomiast właściwych bohaterów spotykamy dopiero tutaj, w prezentacji interaktywnej.
W tej prezentacji multimedialnej mamy prezentacje dedykowane naszym 26 bohaterom, które mają przybliżyć ich naszym zwiedzającym. Można zapoznać się z biografią postaci i z jej osiągnięciami. Zobaczyć, dlaczego ta osoba była jakaś szczególna. I bardzo nam zależało, żeby osoby, które będą tą prezentację oglądały, żeby mogły rzeczywiście zobaczyć ten dorobek, usłyszeć, przeczytać fragmenty wierszy, zobaczyć jakieś obrazy, dzieła sztuki, przeczytać fragmenty z wypowiedzi, z biografii, z autobiografii, wysłuchać wywiadów radiowych, zobaczyć filmy, na których te postacie występują albo które same reżyserowały. Jednym słowem, zapraszamy tutaj do zanurzenia się w to dziedzictwo i nie oczekujemy, że zwiedzający obejrzą wszystkie 26 prezentacji. Można wybrać sobie jedną, dwie, trzy postaci i rzeczywiście gruntownie się z nimi zapoznać. Drugim istotnym elementem, oprócz mapy, który pozwala nam zbudować tutaj taką refleksyjną, krytyczną przestrzeń, postawić pewne pytania, jest rzeźba Huberta Czerepoka Drzewo Życia, przy której właśnie stoję. Ten pomysł wyłoniliśmy w wyniku konkursu. Bardzo spodobał nam się koncept pana Czerepoka, który odwołał się do kabalistycznego symbolu drzewa życia, drzewa sefirot, które zbudowane jest właśnie z 10 sefir, które według kabały oznaczają boskie moce, dzięki którym Bóg stworzył i utrzymuje działanie świata. W interpretacji artysty w tej rzeźbie sefiroty oznaczają obszary działalności, aktywności, kreatywności człowieka, czyli w pewnym sensie sugerują, że to właśnie ludzka aktywność, ludzka kreatywność utrzymuje się do działania świata, do funkcjonowania naszej cywilizacji. Praca ta ma więc wymowę bardzo uniwersalną, bardzo humanistyczną, a z drugiej strony to odwołanie się do symbolu wywodzącego się z tradycyjnej kultury żydowskiej stanowi takie odwołanie do żydowskich korzeni bohaterów. Jest dla nas istotne bardzo w tej galerii, żeby właśnie spojrzeć na biografię naszych bohaterów w świetle ich polsko-żydowskich korzeni, żeby przyjrzeć się, w jaki sposób te polsko-żydowskie korzenie jakoś oświetlają ich biografię, a z drugiej strony, w jaki sposób te biografie tych polskich Żydów oświetlają polsko-żydowską historię. I wreszcie kolejnym elementem, który widoczny jest w przestrzeni dla każdego zwiedzającego, jest wielka prezentacja, film 20-parominutowy, dedykowany naszym bohaterom. W tym filmie można zobaczyć ciekawe materiały wizualne, które pokazują naszych bohaterów w momencie właśnie tworzenia, działania, pokazują ich też w kontekście różnych miejsc, w których tworzyli, właśnie pokazują tą taką jakąś te pejzaże ich życia. Zależało nam bardzo, żeby wszystkie elementy w tej przestrzeni współgrały, żeby były zintegrowane, żeby właśnie wytworzyły tutaj taki szczególny mikroklimat. Tak więc współgrają ze sobą grafika na ścianie, neonowa rzeźba, prezentacja multimedialna. Takim motywem, który spaja wszystko, jest właśnie ten schemat mapy, która jednocześnie przywodzi na myśl konstelacje gwiazd na niebie. A kiedy myślimy o gwiazdach, myślimy o losie, o tym, co na niego wpływa, o jakichś okolicznościach, determinacjach. Ta gwiezdna galaktyka powtórzona jest w prezentacji multimedialnej, w jej wstępie. Natomiast sama mapa ścieżki życia pojawiają się w prezentacjach multimedialnych. Te dynamiczne połączenia, taka ruchliwość w sensie formalnym pojawia się również w drzewie sefirot. W tym sensie jest to przestrzeń wyjątkowa, ma ona charakter bardziej takiej galerii, jak galerii sztuki niż wystawy. Towarzyszy jej jeszcze dźwięk, ambientowa muzyka skomponowana przez Jimka. Dopełnia jej właśnie tego jej refleksyjnego charakteru jeszcze pomnik bohaterów getta, który znajduje się za oknem. Galerii Dziedzictwo towarzyszy szereg wydarzeń online, debaty, wykłady, spotkania z interesującymi ludźmi. Jednak to doświadczenie tej przestrzeni, to właśnie tej takiej refleksyjnej przestrzeni, mogą Państwo doznać tylko tutaj w muzeum, więc bardzo serdecznie zapraszam do przyjścia do Polin i odwiedzenia Galerii Dziedzictwo, która jest już dostępna.